Strażnicy miejscy w Nidzicy wyruszą na ulice miasta na rowerach. Od wiosny funkcjonariusze będą podejmować interwencje tam, gdzie nie można dojechać samochodem. Idea zakupu tych rowerów jest taka, żeby po pierwsze Straż Miejska mogła poruszać się po ścieżkach rowerowych, promować te ścieżki, promować wśród zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych i osób starszych. Po drugie, po to, żeby mogli wjechać tam, gdzie pojazdem, samochodem nie można dotrzeć, czyli do parku, w miejsca trudne i dostępne, w jakieś zakamarki. Strażnicy będą pomagać przy organizacji licznych imprez rowerowych. Mamy imprez rowerowych coraz więcej na terenie gminy i całego powiatu. Straż Miejska będzie mogła pomagać w organizacji, właściwie w zabezpieczeniu tego rodzaju imprez rowerowych. Również będzie mogła pokazywać, że zdrowy tryb życia tak naprawdę podczas pracy jest również potrzebny. Zakupione jednoślady to koszt 2600 zł. Rowerowe patrole to również oszczędności. Dodam, że to również oszczędności, bo jeżeli możemy zaoszczędzić na paliwie, czyli na eksploatacji samochodu osobowego, to za te oszczędności będziemy mogli dokonać zakupu kolejnych rowerów. Oprócz oszczędności i proekologicznego zysku rowery mają umożliwić funkcjonariuszom szybsze dotarcie na miejsce, lepszą penetrację terenu i większą możliwość kontroli.